Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Rizena. I udało nam się znaleźć wyjście z miasta. Odpowiednie osoby o tym poinformowaliśmy, że właśnie mogą uciec. Ale my musimy wrócić z tego względu, że mamy tam jeszcze parę zadań. Między innymi pozbycie się Skordo. No i faktycznie, słuchajcie, nie wystarczy go pokonać, żeby przekonać go wtedy na przykład, żeby stąd poszedł, no bo obiliśmy mu ryj, tylko po prostu trzeba go sprzątnąć, trzeba go zlikwidować, tudzież zabić. Więc ponowna, jakby ponowna akcja walki z nim przed nami. Ponowna konfrontacja. Swoją drogą dziękuję wszystkim tym, którzy zostawili łapę w górę i komentarz pod poprzednim odcinkiem. Jest mi bardzo miło, słuchajcie. No i oczywiście zachęcam do tego, że jeśli wam się podoba Rizen, kolejny odcinek, jesteście tutaj, to serdecznie zapraszam do tego, żeby stawić swoją obecność w komentarzach oraz zostawić łapę w górę. Swoją drogą też dostałem przydatnego tipa, mianowicie jest coś takiego jak mapa zadania i faktycznie to są zaznaczone takie pineski, gdzie ktoś jest. To jest faktycznie przydatne. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Ale dobrze. To jest Carlos, dobra. To zajmijmy się w takim wypadku, słuchajcie, jeszcze raz Skordo. Zapiszmy sobie tutaj. No i będzie trzeba się nim tutaj zająć. On teraz ma jakąś taką chyba słabszą broń, chociaż nadal nie jest słabszy, jeśli chodzi o pancerz. No i co? Ajajajajaj. A mnie kurde ciapnął. Napijmy się. Może nam się uda go parę razy na plecy gdzieś tam dojść. No co za kurde bałwan. Dobra, nie możemy się w tak ciasnym miejscu bić z nim chyba, bo odbijamy się od ścian. A wtedy mamy bardzo długiego stuna. O Jezu. Właśnie o tym mówię. Ajajaj, dostałem po plerach. No, Skordo, chodź. Chodź, tutaj wyciągniemy cię. Ciekawe, czy dałoby go radę gdzieś zaciągnąć do kogoś, kto by na przykład mi pomógł w walce z nim. Dobra, trzy pojechały mu ojcowskie w plecy. Raz, dwa. Nie! Kurde, to mogło mi wejść na plery. On robi te uniki, skubaniec, więc faktycznie dłuższe wymianki na jego plecy mogą skończyć się tym, że on odskoczy i będzie na naszych plecach. O kurde, nie trafiłem. No. Też była mowa o tym, żebym zainwestował w kostur. Muszę faktycznie się rozejrzeć, czy ktoś ma taki kostur do sprzedania, bo z racji tego, że mamy bardzo dużo złota, to możemy nim trochę... No ej, to nie... To było nie fair. Gościu, to było nie fair. Nieładnie. Chyba, że wrócimy do niego. Kurde, jak ja bym go ubił, to byśmy mogli spokojnie iść do Carlosa i zaraportować, że go wyeliminowaliśmy. Czekajcie, zanim z nim zawalczymy, to zjedzmy sobie, co możemy. Smażone mięso. 15% punktów zdrowia. Nie za dużo, ale zawsze coś, nie? Mana. Jabłko weźmy sobie, zjedzmy. To jest mana. Punkty życia 10, to chyba powinno być do 100. No, tak pi razy drzwi. Dobra, i tutaj sobie zapiszmy. I teraz... W sumie każdy drugi mu wchodzi na twarz. Drugi i trzeci. Więc dopóki on nie robi odskoków... No zaatakuj. Misiu kolorowy. O właśnie, o tym mówię, że... Ty kurde, za 1/3 HP albo więcej mi zaatakował. Co za bałwan. O ty, Franco! Jak wyczekał.
Jak wyczekał. Moglibyśmy się w zasadzie z nim teraz bawić, tak wiecie, po jednym. Ale czy aby na pewno to jest... Okej. Dobra, napijmy się tego. Tutaj mamy trochę więcej miejsca do walki z nim. Skurczybąk, no. Straszne uniki robi. Mam flashbacki z Wietnamu, kurde. Z walki ze Skordo. Ja muszę zobaczyć, na czym polegają kostury, w sensie, co wymagają kostury. Czy siły? Czy zręczności? Czy czego? O kurde, nie mogę. No ona tutaj. Może gdzieś tam się wcisnął w kąt. Wow! Ty, kurde. Nagle zmienił... A? Dobrze. Lepa! Lepa! Była też mowa o silnych atakach, żebym cofał się... Żebym się cofał i atakował silnym atakiem, po czym robił odskok. Tylko kurde, ja tych odskoków jeszcze nie kumam. Bo ja tracę go z tego, z pola widzenia. Ja mam wrażenie, że tutaj jakby lokowanie przeciwnika jest takie skokowe. W sensie nie jest płynne. Nie możemy zablokować kamery na przeciwniku, tylko na przykład jest, wiecie, godzina 12, godzina 2, godzina 5, takie skokowe, w ten sposób. No już blisko. Jeszcze. Szkoda, że ja go wcześniej nie dobiłem, kurczę. Jest. I dobijmy go. Pozbądź się Skordo, proszę bardzo. A jednak. Udało się. Drewniana siekiera. Udało się, udało się. Dobra, autozapis, świetnie. I wyjdziemy sobie tędy. Nie powinien nas nikt raczej kłopotać, że sobie tędy wychodzimy. Świetnie. A, właśnie. I podobno kowal miał... Walter? Potrzebna mi twoja pomoc? I need your help. What's up? Co możesz wiedzieć? To nie, ale czego możesz mi nauczyć? On chyba mnie siły i kowalstwa. A teraz pytanie... mam dla ciebie rudę żelaza. Ostrze to nie. A ty czy czasem nie miałeś jakiegoś kostura? Kostur bojowy jest. Wymagana siła 26. Obrażenia obuchowe. Tylko, że kurde, problem jest taki... Znaczy, siłę mógłbym kurde mieć. Cena zakupu, młot kowalski... Kurde, może byśmy kupili cięty... Ulala, miecz długi. 42, a miecz dwuręczny 50. No, kostur bojowy, kurde, to nie byłby głupi pomysł, tylko że potrzebujemy 26 siły. No to let's go. Let's go, uczymy się, kurde, siły. Mam nadzieję, że ty mnie... Czekaj, możesz mnie czegoś nauczyć? Kurde, on za złoto uczy, no skubaniec. Ale chyba każdy za złoto uczył. Czekajcie, jaki było... O właśnie, C jak character. Ile mamy siły? Mamy siły 14. Dobra, to zapiszmy i zobaczmy tak. Cyk. Co? Już czemu więcej złota za to? Halo? Jakie chamstwo? Jakie chamstwo? Coraz więcej hajsu chce od nas za naukę siły. Nieładnie, gościu. Dobra, mamy 34 siły. Teraz może wreszcie będziemy... mogli przypierdzielić. No! Trochę przedobrzyłem, nie? Miało być 26. Czekajcie. Miało być 26. Dobra.
to czytajmy sobie. Zróbmy te 26, tyle ile potrzebujemy, bo nie wiadomo, ile punkty nauki nam będą potrzebne. Bardzo możliwe, że będą nam jeszcze potrzebne do nauki walki kosturem, bo samo posiadanie kostura to jest, wiecie, takie liga podwórkowa, nie? Czyli 26. Naucz mnie, proszę. Yeah. Dobra, ile teraz mam? 26. Czyli jeszcze piątkę i dwie jedynki, tak? Piątka. Jest, dobra. Super. Dziękuję. I Alvaro, weź no mi tutaj sprzedaj kostur bojowy. Świetnie. Damy mu w rozliczeniu oczywiście parę mieczy. Super. Zardzewiały miecz możemy oddać. Maczugę możemy oddać. Jedną tarczę możemy oddać. Jakiś złom jeszcze mamy? O, omułki trzeba by było ogarnąć. W sensie wyciągnąć z nich perły. Może. Dobra. Skóry mogą być chyba przydatne później. Miotły sobie sprzedajmy, jedną to sprzedajmy. Kupcy dobrze zapłacą, to płaćcie, proszę bardzo. Okej, dokonaj wymiany za 5 sztuk złota, może być. Świetnie, dziękuję ci bardzo gorąco, kolego. I teraz tak, kostur. No właśnie, tylko że z kosturem chodząc nie możemy korzystać z... Nie możemy... O! Pierścień... Skąd ja wziąłem ten pierścień? Skradanie się i akrobatyka. Walka kosturem. No i pokaż się, jak to wygląda. Oj, przepraszam. No już, przepraszam. Przepraszam. Dobra, idziemy do tego. Idziemy do Carlosa powiedzieć, że zajęliśmy się Skordo. I będzie można też zapytać o mapę, bo widziałem, że w kwestii mapy zaktualizowało nam się to, że musieliśmy wydostać się z miasta, a potem zapytać o mapę i chyba o nią za nią zapłacić. Bojownik zakonu. A czy ty czasem nie uczysz Filipę walki kosturem? O, właśnie. Kostur na trzeci poziom. 10 punktów nauki, ale... Czekaj, kurde, kostur na trzeci poziom. A jakbym ściągnął ten pierścień, to coś się zmieni? Kostur na drugi poziom. All right. Attacking and parrying isn't the end to combat. It's a start. When you fight, instead of parrying, knock your opponent's weapon aside and prepare your own attack. It's what we call counter-attacking. To do it, you must watch your opponent closely. If you hit them at the right moment, they will start to stumble, allowing you to attack again straight away. Okej. Okay. No i kostur na trzeci poziom można by było oczywiście się jeszcze nauczyć. 10 punktów nauki i 300 złota. Pamiętając, że my mamy oczywiście ten... Pierścień, który daje nam plus 1 do walki kosturem, no to możemy sobie go oczywiście ściągnąć, nauczyć się, a później podbić sobie jeszcze właśnie pierścionkiem, nie? Any news? Mniej złota za to zapłacimy. Skordo, the leader of the Don's men, had this key on him. That looks like a key to the sewers. They must be smuggling artifacts out through this tunnel. The idiots. Damned idiots. These thieves don't realize what they're doing. I don't want to think about what has slipped through our fingers. The knowledge we've lost. Well, at least we have the key now. Here, a reward. You earned it. Co takiego? A 250 zł, to super. Skordo will no longer trouble this town. You have surpassed yourself. With Skordo gone, we can all breathe more easily. You have done us a very great service. If I can do anything for you, name it. Może za darmo byś mnie nauczył czegoś? Would you help me get training at the monastery? I think you are ready now, young man. I will give you my recommendation if you wish. Master Belshaw has given me his blessing. Indeed. Master Belshaw thinks much of you. So, take this recommendation from me. You have earned it. The warriors of the order will allow you through. Now you have my permission. Go to the monastery.
There, you will be asked if you will choose the path of magic or the path to become a warrior of the Order. You choose your own fate, so choose wisely. Choose wisely. Okej, okay, no spoko, tylko którędy do klasztoru? Którędy do klasztoru? Zobaczmy, jak wygląda ta walka... O kurde, ty, ta walka kosturem może... Oh shit, ty... Walka kosturem... Jest... ma aż tyle poziomów? Ola Boga... No to nieźle. No to nieźle. Dobra, nauczmy się jeszcze walki tym kosturem na następny poziom. Chociaż z drugiej strony, kurde, zastanawiam się, czy w klasztorze czasem nie będziemy mieli tej nauki za darmo. Bo tutaj jednak musimy płacić dosyć dużo złota. Get out of my bed! O ty kurde gnoju! Jak twój bed? No ty franco. No dobra, idziemy jeszcze do Nelsona. Bo nic innego chyba raczej nie zrobimy. Możemy jeszcze zrobić wszystko, co uzdrawia i wszystko, co nie jest przybite do ziemi, ale to jest poza miastem, więc tak musimy iść i zwiedzać. Najgorsze jest to, że kurde, nie mam niestety żadnego pancerza. Najgorsze jest to, że... O, co to jest? Zielone liście. Najgorsze jest to, że nie mam żadnego pancerza. A widziałem, że tam możemy w sumie... A, właśnie jeszcze, a propos, walka kosturem, super. Mamy teraz na drugim poziomie, więc być może będziemy nim lepiej wymachiwać. I teraz raczej nikt nie będzie mi przeszkadzał. I teraz tak, możemy być magiem, albo możemy być wojownikiem zakonu. Ciekawy jestem, czy wojownik zakonu też mógłby... Is the map done? Wykorzystywać... And I finished it. If you want it, czary. Pay me and it's yours. Ile? 250. Ma, masz. Take good care of it. Maps are works of art. Dobra, 250 zapłaciliśmy. Ile mamy? No, nie jesteśmy jeszcze biedakami. I teraz jak wygląda mapa? Mapa świata, faktycznie. Jest wulkan. No, no. To jest mapa świata. To jest ta mapa świata, to jest mapa regionu. Dobra, super. Czyli już jako tako możemy jechać dalej. Czy ja mogę się tu gdzieś u was przespać? Guys? Byłoby miło, jakbym się mógł przespać. Mogę się przespać? Ja wiem, że to twoje łóżko. O kurde, no weź się podziel. Co za w ogóle ignoranci, nie? Straszni. Siema, Lily. Może przynajmniej w przybytku Sony. Mnie tutaj ktoś gości. O, tu mnie nikt nie widzi. Chyba. Ha! Ha, ha, ha. Można? Można. Tylko zwolna i ostrożna. Trochę się pocieszyliśmy naszą tarczą, ale teraz mając kostur, musimy zrezygnować z tarczuni. Gdy twój przeciwnik atakuje, wciśnij, aby wykonać kontratak. Naciśnij w czasie ruch w lewo, prawo, aby wykonać poprzeczne cięcie. Czekaj, naciśnij lewy przycisk myszy w czasie ruchu lewo, prawo. Aha, ten sposób, dobra. To jest chyba odbicie, nie? Dobra. Dzień dobry, Patty. Nie chcesz mi nic powiedzieć? Dirk i Olf. Pokaż mi, jak się szuka rudy. To nie. No dobra. To którędy do zakonu w takim wypadku? Mogę zobaczyć na mapie? Zakon, zakon, zakon. Zakon jest chyba pod wulkanem, nie? Zakon jest chyba pod wulkanem. Synowie Tyldy, wszystko, co uzdrawia i przybite do ziemi. Dobra. Czyli szukając skrawków metalu, szukając różnych roślin, idziemy w stronę... A, no i szukając synów Tyldy, idziemy w stronę zakonu. Ej, a ten się dalej z nimi tutaj bije?
What the hell? To nieźle. A nie, zaraz, bo ja chyba... Nie! Nie! Dziękuję. Przepraszam, to cię trochę parę razy to nie uderzyłem, ale mam nadzieję, że nie masz mi nic za złe. A, bo ja wczytałem, pamiętam wtedy i ja tutaj nie przyszedłem. Dobra. Trochę jeszcze tutaj jednak mamy złota, więc worth it. I faktycznie my idziemy na północ. Gościu, ale teraz jak ja umiem już się poruszać i posługiwać kosturem, to teraz mi ty jesteś niepotrzebny za bardzo, bo mi będziesz KSU Expa, byczku. Czy to nie jeszcze ten to czegoś potrzebuje? Nie, to jest zielony liść. Jezus Maria, patrzcie, do tego tu jest. Au! Świetnie. Najwięcej, najbardziej się boję, to że kurde jakiegoś NPC-a wezmę i spałkuję. Zielony liść. A on idzie chyba faktycznie do Donastebana. Tam mamy dziki, ale to wygląda mi, kurde, na zielony liść czy na roślinę? Roślina lecznicza. Kurde, to nie jest to, czego potrzebuję. O, jakiś tam mościk jest. Świetnie, wreszcie udało nam się, kurde, wyjść. Ulala, ale tu expa chodzi. Teraz tak, to powinno go zaatakować. A my wtedy wejdziemy na plerki. O, ciupaga, wszyscy go atakują. Dobra. Dobra, mam to. No. Dobrze. Jeszcze ktoś? Trochę mięska z nich będziemy mieć. Więc... No, patrz jaka menda. Dobra, i to mięsko nam się przyda, bo kurde nas trochę obili. Połowa zdrowia, no. Bierzemy, kurde, skrzydełka. Czy też nóżki. Dobra, i mapa. A, i tutaj są rozstaje dróg. I tu chyba musimy się... pożegnać, kolego, bo ty idziesz w lewo. I to są bagna. W stronę bagien. A ja muszę iść tam. A ta mapa, kurde, powiem szczerze, że taka przydatna. Swoją drogą, mamy już odpowiednią ilość tych ziółek? Mamy. Mamy korzeń leczniczy, było 3 chyba, albo 2. Roślin leczniczych 5 i ziele lecznicze chyba 10, czy jakoś tak, nie? Więc następnym razem, jak wrócimy do miasta, a mam nadzieję, że wrócimy, no, bo jeszcze mamy zadanie te synowie Toni, to też oddamy przy okazji te roślinki. Kurde! Jaka menda! Atakuje jakimś, kurde, combo breakerem. Frajer jeden. Mamy czymś, czym możemy się uleczyć? Smażony śledź. Zjedzmy. A to jest punkty życia i punkty... O ty, to co jest? Stek z płetwy rekina. Ulala. Dobra, chlebek. Co to jest? Skręt z ziołem. Zwinięte zioło od pręża. Przydałby się jakiś ten... przydałby się jakieś ognisko, przydałoby się, nie? Więc być może znajdziemy tutaj gulaszyk jeszcze. O, no i świetnie. I to nam wystarczy, a przynajmniej powinno wystarczyć nam na jakiś czas. Weźmy sobie grzybka. Korzystajmy z tego, że ekwipunek jest nie... O kurde, o, tam jest ten. Że ekwipunek jest chyba pojemny. Znaczy, to wszystko byłoby spoko, gdyby nie to właśnie, co tutaj mnie będzie teraz atakować chyba.
Dobra, i spadamy. Dobra, dobra, tam cicho. Strasznie się irytują, nie? Za dużo tych ciem. O, znaki. To mnie interesuje. Tu jest w stronę miasta. A my nie chcemy w stronę miasta. My chcemy w stronę klasztoru. To chyba tędy, nie? Miasto? Tam też jest miasto? Nie, klasztor. A, dobra. No to tędy. W sumie szkoda, że to... O. Wulkaniczna twierdza, a tu miasto. No to wulkaniczna twierdza to chyba będzie gdzieś w stronę klasztoru, nie? Miasto jest na południu. Na północnym zachodzie są chyba bagna. I chyba ruiny. Dobra, może ten nam powie, którędy do... Siema, hey, Stan. This area hasn't been secured yet. Be careful. Thanks. I'll keep my eyes open. Can't look after yourself, eh? I don't care what you're doing here or where you're from. I only care about security. Unauthorized people will be considered a looter. If I tell Severin at the farm or if he sees you, you'll be arrested instantly. This area's off limits. What do you know about this area? This camp's run by the Order for the Inquisition. What's the camp for? All the troops out here use it. They bring artifacts here and guard these two ruins. One here below the farm and another further up. Are the ruins dangerous? We've got creatures piling out of the ruins and spreading out everywhere. A możesz mi powiedzieć, którędy do zakonu? Do klasztoru? Tell me about the ruins here? I can't really. I just stand guard here. If you want to know more, talk to Severin. Okej, Severin może będzie wiedział coś więcej. Świat, miasto, co to jest? Wulkaniczna twierdza. Wszystko, o właśnie, to wszystko bym chciał. Mapa regionu, mapa zadania. Kurde, no to wygląda na zakon. To wygląda na twierdzę zakonu, twierdzę jakąś, gdzie mógłby być klasztor, nie? O, ciupaga. Ale cimno jak w dupiu. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym ja tu schodził. O! Zdecydowanie to nie jest dobry pomysł, żeby tam wchodził. Aż mnie zakuło w sercu. A. Się trochę wystraszyłem. To niezłe ruiny. To niezłe ruiny. Dobra, Severin nam jest potrzebny. Może coś więcej będzie wiedział. Nie walczymy z tymi małymi gnojami. O! Co to? Miętka? Mięta. Dzień dobry. O, ognisko. Mogę skorzystać? Dziękuję. Cyk. Mamy dosyć dużo tych udek. Looks good. Smażone mięso też. Będziemy mieli się czym leczyć. This smells good. I rybka. Śledzik w sensie. Strasznie tutaj dużo jest tych jakby adeptów. Więc Syriusz, Kriaban jakiś. Siema. Greetings. Hey. You're a novice, right? For the time being, yes. And that's about to change. Soon. I'm on my last test. Once I've the plants for Master Abrax, I'll be a mage. Who is Master Abrax? A master up at the monastery. Very clever. Czyli jesteś His blisko. Test is the last one I have to pass. Mind you, at least you always know where to find him. Where? In his laboratory. He hardly ever leaves it. To be honest, I think he's a little strange in the head. Okay. What sort of test are you doing? I'm supposed to get him some plants here from the forest. Czy potrzebujesz pomocy? Need any help? No, I need to do this by myself. I bardzo dobrze. Thanks for the offer, though. Bo ja pewnie będę miał swoją próbę. Sirius? Hello there. Are you on your way to the monastery? Tak. Maybe. What are you doing here? Collecting plants. But I need some help.
Something's gone wrong. Co jest to? You need a hand collecting those plants. Well, I'm not really meant to get help. It's Master Abrax's test, and he really wouldn't approve. But it's not the plants I need help with. Craban was helping me, although don't let on I told you. And now Craban's disappeared. Co? Czy ty jesteś ślepy? Przecież Craban... Nawet rozmawiasz z nim, what the fuck? Don't you have something to do? Ty, gość chyba po wojaku jest jakiś. Dobra, nieważne, co za typ. I'm sure you have other things to do. Craban is missing, no na bank. Stary, no pomógłbym ci, ale no, nie umiem. Hey, come out to see the pigs. Tak, ładne świnie, piękne świnie, stary. We've got grave moths buzzing around everywhere. I can't let the pigs out of my sight. Grave moths eat pigs? If they're hungry enough, they'll eat anything. And pigs aren't known for being able to defend themselves. No dobra. I'll deal with kurde, the grave ćmy grobowe. Thanks. Mm-hmm. I know they're dirty, but you know, these pigs have got a personality. Tak, tak, ja don't wiem. Want to lose any more of them. Świnie mają osobowość. Trzepot skrzydeł grobowych ciem. No, to wam powiem, tu ich jest w brud. I wydaje mi się, że wszystkich sam nie pokonam. Au! Au! No. Ej, jak to 5 na 8? Ale zjechały. Czyli jeszcze gdzieś jakieś są gnojki. O kur... Nie widziałeś, amigo? The fuck? Ja pierdziele. Tak się dać zrobić. O. Jak? A bo tu jakieś... Jakieś... Ktoś posadził jakieś krzaczory. Ty, ale czemu ty powinieneś mnie ostrzec przed atakiem? O kurda. O kurde. O właśnie, tak też myślałem. Jak on się rozpędzi z tym swoim kosturem. To wali na oślep trochę. Właśnie to jest to, co mówiłem, że to... To jest tak. Atakujemy tak, albo tak, albo tak. Albo tak, albo tak, albo tak. Wiecie, o co chodzi. Takie skokowe... Skokowe celowanie mamy. Okej, okay. Przydałaby się jakaś zbroja, kurde, no. Wreszcie. No, zawsze na pierwsze. O ty. No, ty. No nie! Tak być nie może. Jeszcze kurde biegać nie potrafię, nie? Ej, nie chcielibyście spróbować zaatakować ćmy? Ty, ćmo! Ćmo! No patrzcie, co za menda. O, patrzcie, sam sobie zabije ćmę. Danny, przepraszam! That was a good fight.
Co tu jeszcze się wydarzy, kuźwa? Smok przyleci? To... O. Dobra, słuchajcie, z tymi ćmami to ja już sobie dam radę, mam nadzieję, w następnym odcinku i dokończymy to zadanie i pójdziemy dalej w stronę klasztoru, oczywiście. Także, dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję. Zapraszam codziennie o 16, trzymajcie się, bye bye.